Zapewne w bloku reklamowym wszyscy widzieliście reklamę zbliżającej się imprezy operacji Vortex. W związku z tym jest z nami Duch, założyciel mojej ASG, a więcej powie już on sam. Cześć, witajcie wszyscy na Airsoft Masters na Lidze. Chciałbym pokrótce opowiedzieć wam o nowościach, które zobaczycie na operacji Vortex. Została postawiona strona internetowa, na której każdy z uczestników Vortexu będzie miał swoje tak naprawdę wyniki odbytej jakby imprezy Vortex, czyli statystyki każdego z najważniejszych etapów gry, czyli podniesienie przez medyka, odbicie punktu, sektoru, czy nawet zejście na respa. Są to systemy zbudowane przeze mnie od podstaw, podpięte pod stronę internetową, więc nie będzie żadnych sytuacji typu, że ktoś odbił za 5 minut, po 5 minutach. Wszystko będzie liczył sam system. Pokażę wam, jak wygląda strona internetowa. Strona internetowa, na której będziecie mogli zobaczyć wszystkie podstawowe rzeczy, które się dzieją, jeżeli chodzi o Airsoft Masters. Typu... przepraszam. Po pierwsze, wszystkich użytkowników typu specjalizacje, typu saper, dowódca, medyk i tak samo pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o ligę. Dalej będziemy widzieć zapowiedź najbliższej imprezy z odliczaniem kiedy, gdzie, ile miejsc, jakie będą nacje. Kolejna rzecz to co najważniejsze i najbardziej wyróżniające imprezy Airsoft Masters, czyli pełne statystyki z imprezy. Po pierwsze, każdy z użytkowników będzie wrzucany, jeżeli chodzi o imprezę, w których brał udział, czyli tutaj przykładowo, to są tylko i wyłącznie przykładowe, żeby pokazać wam, jak to wygląda, typu Totem, Wirus, to są imprezy, w których on brał udział. Dalej patrząc, ile zdobył sektorów, ile razy podłożył bombę, ile razy podniósł ludzi, ile razy rozbroił bombę. Potem są liczone całkowicie statystyki i punkty i są przyznawane rangi. Oczywiście każdy z użytkowników, z graczy może uzyskać moral patche. Są tutaj pokazane przykładowe moral patche, które oczywiście będą zmieniane, będą rozmaicane. Myślę, że tutaj twórcy Airsoft Masters też pozwolą graczom na wrzucenie swoich propozycji. I to jest jedna podstawowa rzecz. Teraz idąc dalej, każdy z graczy po kliknięciu na swój nick będzie widział szczegóły z danej imprezy, czyli ile w danej imprezie razy podniósł, kogo podniósł, to wszystko będzie jakby notowane i wrzucane, będzie możliwość zdobywania odznaczeń, będzie możliwość zdobywania każdego rodzaju medali tak naprawdę, no i punktów, to co jest najistotniejsze w tego typu rozgrywkach. Teraz pokażemy wam sytuację, w jaki sposób będą te wszystkie elementy zbierane. Pierwszym elementem to jest AED, który poprzez dotknięcie kartą RFID będzie zapisywane, tutaj kolega mi pokaże, przyłoży przykładową taką kartę odwrotnie, o, proszę bardzo, i będzie już zapisane w systemie, kto tak naprawdę został uleczony. Każdy taki AED będzie przypisany do każdego medyka, więc medykowi będzie zależało na tym, żeby podnosić no tak naprawdę ludzi, tak? Kolejna rzecz to jest licznik trupów. I teraz tak, na każdym z respów będzie postawiony taki licznik trupów, ja to nazwałem roboczo Dead Zone. I tutaj też taka sama zasada, przychodzi gracz, który został trafiony na respa, odbija kartę, tutaj zaznaczone jest to Feniksem, bardzo fajnie, i odbija kartę i licznik podnosi się o 1. Bardzo prosto można tutaj moderować grę na zasadzie takiej, że powiedzieć, że wchodzimy co 4 osoby, więc nie trzeba tego pilnować, ile u nas jest, tylko po prostu co kolejne 4 osoby wchodzimy. Też jest to wszystko zapisywane i rejestrowane, kto i kiedy, że tak powiem, padł. I fajnie można potem statystyki też na stronie internetowej pokazać. Kolejną rzeczą to jest sektor.
sektor będą oznaczone na zasadzie sektor Alfa, sektor Bravo i sektor Charlie. Są trzy sektory, w których zaliczenie sektoru odbywa się w ten sam sposób, co przy AED-zie i czy przy Dead Zone, czyli zbliżamy kartę w okolicy środka systemu i już zapisuje nam, że dany użytkownik karty przejął sektor. Jedną z fajniejszych rzeczy, która tutaj się znajduje, to jest taka, że każdy z użytkowników nie musi patrzeć na zegarek, czy jest 13, 12, 15 czy 14. Podchodzi, ma możliwość, bo na przykład system na to pozwala, bo nie dźwięczy, nie ma dźwięku tak naprawdę i wtedy można przejąć cały system, tak? To z takich rzeczy. Oczywiście całość, jeżeli chodzi o Airsoft Masters i tego typu rzeczy, urządzenia RFID, nie zamyka się tylko do tych trzech przedmiotów. Będziemy to cały czas wzbogacać i cały czas urozmaicać. Oczywiście wchodzą w przyszłości takie rzeczy, jak tylko mogę wspomnieć. Bomba, dodatkowo bankomat. A co będzie, to już możecie tylko ruszyć swoją wyobraźnię. Dziękuję za uwagę.